Zawsze gdy jest jakaś zła postać na Napoleonowie, to wiadomo, że ona coś przed nami ukrywa i coś planuje złego, żeby nas wszystkich zniszczyć. I tak też teraz dzieje się z Pennywise'em, ponieważ ukrywa przed nami miejsce, w którym ma uwięzione zombiaki, w którym jest jakiś portal do Endu, w którym są jakieś kryształy Endu. Mnie to wszystko totalnie przeraża i nie wiem, co mam o tym myśleć, ale musimy znaleźć rozwiązanie i dowiedzieć się, co dokładnie planuje Pennywise. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam, witam! Jesteśmy oczywiście przed moim domkiem tradycyjnie. O kurde, co ja mam zbroję założoną? Ja nie chcę tej zbroi, bo to ona wygląda tragicznie, to wygląda tragicznie ta zbroja. Nie chcę jej, odkładamy. Wiecie co? Boga tego stać, wyrzucamy to. Dobra, wiecie dlaczego to wyrzuciłem? Bo tu mam jeszcze jedną zbroję. Ej, a gdzie jest moja zenchantowana? Miałem zenchantowaną zbroję też. O kurde. Ja miałem czy ja nie miałem zenchantowanej? Dobra, nie wiem, nieważne, to nie ma znaczenia tak naprawdę z tego powodu, że w dzisiejszym odcinku chcę dowiedzieć się, co dokładnie Pennywise przed nami ukrywa. A żeby dowiedzieć się, co przed nami ukrywa, nie ma lepszego sposobu, jak pójść do niego na chatę, włamać się tam i zobaczyć, co on dokładnie tam planuje, ponieważ podejrzewam, że możemy tam znaleźć jakieś ciekawe rzeczy, które nam pokażą, że na przykład nie jest kolorowo. Chociaż o tym, że jest niekolorowo, to już powinniśmy doskonale wiedzieć, ponieważ zawsze, jak coś się dzieje złego, to nie jest kolorowo. Dobra widzowie, podsumowując to, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, no to jest jakaś wielka kopuła, pod którą jest jakieś uwięzione są zombiaki i inne takie rzeczy. No ogólnie nie ma nic tam ciekawego, znaczy nie, ciekawych jest mnóstwo rzeczy, ale nie ma nic tam fajnego. Wszystko jest mroczne i totalnie mi się to nie podoba. I dlatego w dzisiejszym odcinku musimy odnaleźć sposób na to, co on tam dokładnie planuje, ten Pennywise, więc ja teraz właśnie tutaj lecę dookoła, żeby dostać się do jego chaty. Tam się włamiemy po prostu. Ja nie mam większego planu na to wszystko. Po prostu chcę włamać się do niego na chatę, z tego powodu, że podejrzewam, że może tam być coś, co nam pomoże w jakimś, nie wiem, ogarnięciu, co on dokładnie planuje. Albo przynajmniej zobaczymy, że coś tam jest, coś nakryjemy. Jakby nie było warto. Ej, co to jest? Ej, dobra, co tutaj jest? Dobra, tego nie widziałem nigdy. Nie, dobra, jest jakiś tunel, czy ja chcę to sprawdzać? Czy ja chcę to sprawdzać, czy chcę iść od razu? Dobra, nie, no muszę widzowie. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził, dokąd prowadzi ten tunel. I to sprawdzimy to w tym momencie, ponieważ nie ma to tamto, trzeba takie rzeczy sprawdzać. Dalej są dwie kropki na mapie i to mnie bardzo ciekawi, ponieważ nie mam pojęcia, co oznacza ta druga kropka i do czego jest ta druga kropka. Nie mam pojęcia, a to mnie mega ciekawi, naprawdę, ponieważ no tak się nie zdarza, żeby były dwie kropki na mapie, a teraz nagle są dwie kropki na mapie i nie wiem, o co chodzi, a jak daję taba, to jestem tylko ja na serwerze. Nie wiem. Nie wiem, co jest, kto jest tą drugą kropką. O kurde, co jest? Dlaczego ja tu wysz... Czy ten tunel jest do domu Pennywise'a właśnie? Ej, dobra, ale znaleźliśmy teraz miejscówę, nie? Dobra, no normalnie, zwiedzamy to. Skoro jestem sam na serwerze, jest podejrzenie tylko, że tą drugą kropką może być Pennywise, ale nie wiem. W każdym razie ona zawsze stoi w miejscu, więc w sumie mnie to na razie nie dotyka. Ja mam... Słyszeliście to? Czy tam ktoś jest? Tam ktoś jest. Czekajcie, ja wam podgłośnię dźwięki, żebyście słyszeli. Słyszycie? Ej, ktoś tam jest w domu Pennywise'a. Ej, dobra, czekajcie. Zaraz to ogarniemy. Ej, ja mam jakby co pod kanał nie widziałem, więc jak będzie trzeba, to ją wypiję, ale póki co to jeszcze nie. Ej, co jest? Expa dostałem. Ej, o co chodzi? Czekajcie, otwieram drzwi. O kurde, tu jest lawa. O co chodzi? Dlaczego tu jest lawa? To jest jakaś pułapka, czekajcie, tutaj jest normalnie, dobra. Weźmy tu na spokojnie, ogarnijmy, o co chodzi, ale to jest totalnie podejrzane. Dobra, tutaj słyszałem jakiegoś szkieleta chyba. Dlaczego tu jest tak ciemno? Ej, tutaj było jaśniej kiedyś. Dlaczego tu jest tak ciemno? Muszę sobie wziąć pochodnię w drugą rękę w takim razie. W tą rękę się kierę, żeby móc walczyć z kimkolwiek. Tam ktoś chodzi na górze. Ktoś tam jest na górze, ewidentnie. Ej, tu też... Wow! Kurde, dobra, to był creeper tylko. Dobra, pójdźmy na górę. Nie idzie ze mną ten creeper. Ogarnijmy, co tutaj mamy w takim razie. O nie, postawiłem pochodnię. Dobra, tutaj... Ej, tu jest pusto! Ej, o co chodzi? Przecież tutaj było, przecież tutaj były te głowy takie i tutaj też taki jakby ołtarz był tutaj dziwnie zrobiony. Ej, to jest podejrzane. Nie ma lamp też w ogóle, strasznie tu jest ciemno teraz. Ej, o co chodzi? Totalnie nie rozumiem. Tam na górze też jest ciemno, tam było, przecież tu było mnóstwo lamp. Ej, o co chodzi? Dobra, tu jest pusto, nic tu nie ma. Ej, ale tu też były rzeczy. Czekajcie, bo tutaj... Ej, tu wszystko jest puste. Czy ten dom został porzucony przez Pennywise'a? Czy Pennywise się właśnie w tym momencie stąd wyprowadził? Ej, o co chodzi? Dlaczego ten dom stoi pusty? Nie rozumiem tego, dobra. Tu było mnóstwo lamp, on wszystkie lampy zabrał. Tylko pozostawił tak... O, tu zostawił. Ej, dobra, nie wiem dlaczego tu akurat zostawił, ale jest to podejrzane.
Dobra, nie wiem. Czekajcie, zjedźmy jeszcze z drugiej strony. Tam było hasło do jego konta, jak się włamywaliśmy. Nie ma tego. Ej, tutaj była głowa Ender Dragona. Też nie ma. Ej, on wszystko stąd zabrał. On się chyba wyprowadził z tego domu. Jeżeli się Pennywise wyprowadził z tego domu, to czy to oznacza, że w tym momencie będziemy już wolni i on tutaj nas nie będzie torturował? Ej, może tak. Może tak, zobaczmy jeszcze tam do tego, do piwnicy. Ponieważ... O nie. Dobra, już się wystraszyłem, że mnie tutaj zaraz... Nie wybuchaj. Chodź tutaj na dół. Na spokojnie. Ja nie chcę się z tobą bić. Znaczy chcę, ale nie chcę tam. Nie chcę, żebyś tu zostawił jakiekolwiek ślady. Ej, czy on się zatrzymał? Chodź tu! No co cię blokuje? O kurde. Dobra. Chodź. Tu możesz wybuchnąć. No i kurde, na strzała poszedł. Bez oporu. Dobra. Wejdźmy do środka, zejdźmy na dół, tam do piwnicy. Jeszcze zobaczmy, o co chodzi z tą piwnicą. Ej, o co tu chodzi? Do czego to jest? Ej, co to jest? Dobra, znowu jakiś pokój. Czy tutaj się teraz przeprowadził Pennywise? Tu są jakieś rzeczy. Ej, nie wiem totalnie, o co chodzi. Czyje to jest? Ja nie wiem, widzowie, dajcie znać mi w komentarzach. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Ja tego nie widziałem nigdy wcześniej, ale dobra. Takie trochę niepoukrywane to jest, no ale dobra. Pójdźmy na dół jeszcze, ogarnijmy, co jest na dole w takim razie. No też nie jest ciekawe. Jest jakaś lampa. Słyszę szkieleta gdzieś tutaj. Tam gdzieś jest. Ej, dobra, to jest podejrzane. Dobra, tu mamy ten... Ej, tutaj było przecież ta dźwignia. Do zabij i ocal. Tego nie ma już. Ej, o co chodzi? Dlaczego to znikło? Tu jest cela, normalnie. Tu się nic nie zmieniło. Wszystko jest tak, jak było, ale... Ale nie wiem, coś... Ej, tu jest dźwignia jakaś. Tu jest dźwignia. Dobra, próbuję, uwaga. Otworzyłem jakieś przejście. Gdzieś tu to było otwierane. Ej, czy tu otworzyłem przejście? Czekajcie, czy to było zamknięte? Tak, to tutaj! Otworzyłem przejście, widzowie! Ej, dobra! Otworzyliśmy nowe przejście tutaj w tym domku, czyli tutaj jest coś poukrywane jeszcze. Ej, tu jest... Co to jest? Czy to jest labirynt? Proszę, czy to jest labirynt? Nie, proszę, żeby się okazało, że nie. Nie, to jest labirynt chyba, o nie. Mam nadzieję, że nie jest zbyt duży. O kurde, szkielet. O kurde, aż mi zlagowało Minecrafta przez chwilę. Dobra, Nie. Iść tam. Dobra, zszedł na dwa ciosy. Dobrze, że te siekiery są takie potężne. Dobra, tu nic nie ma. Czy coś mi śledzi? Słyszę jakieś kroki ciągle. Ciągle słyszę jakieś kroki. Nie wiem, czyje to są kroki, ale... Ej, dobra, tu jest jakieś zejście na dół. Nie, czy ja tam chcę schodzić? Ja tam nie chcę schodzić. Dlaczego tu są takie rzeczy? Dobra, zejdźmy na dół. Zobaczmy, ogarnijmy, o co chodzi. Ale mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Dobra, uwaga. O kurde, co to jest za miejsce? Czy Pennywise w tym momencie próbuje jakąś armię stworzyć? Ej, jeżeli Pennywise próbuje zrobić armię w Minecraft i on właśnie tutaj przystosowuje wszystkich, to wszystko się źle zapowiada, widzowie. To się bardzo źle zapowiada. Jeżeli on tutaj takie rzeczy zrobi, to jest po nas. To jest totalnie po nas. To jest tragedia. Dobra, tu ma jakieś zbroje. To jest jego zapas po prostu. Tutaj, to jest ciekawe. To jest wszędzie. On wszędzie te kotwice robi. Jeżeli on je wszystkie uzupełni i wszystkie je wysadzi na przykład w jednym momencie, czy coś się specjalnego stanie, czy na przykład te stojaki na zbroje zamienią się w jakichś żołnierzy jego, mam nadzieję, że nie. Ale jeżeli tak by to wyglądało, to mamy przekichane. Dobra, słyszę znowu jakiegoś pająka. O nie, tu jest kolejna dźwignia. I teraz ja nie wiem, co to zrobi. Tam słyszę tego pająka. Czy tam jest jakieś przejście? Okej, tu jest chyba jakieś przejście. Jest przejście, tam coś jest. O nie, widzowie, tam coś jest. Nie, dobra, przejdźmy tu na spokojnie. Czekajcie, niech ta lawa se spłynie. Tu gdzieś słyszę tego pająka. To jest jeszcze bardziej przerażające. No, zniknij, lawo. Dobra, świetnie, możemy przejść tutaj. Ciągle słyszę jakieś kurcze moby, to jest przerażające. Dobra, idziemy tutaj na koniec. I co tutaj mamy? Tu jest jakiś stół. Trucizna? Co? Dlaczego trucizna jest tutaj? O co chodzi? Dlaczego? Nie, dobra, ja, widzowie, stąd wychodzę. Czy Pennywise chce tą truciznę, nie wiem, zatruć nas wszystkich? Ja to zamykam. Ale muszę o tym wszystkim powiedzieć innym. Muszę ich ostrzec, żeby uważali na jakąś truciznę, bo to jest nienormalne. Ja jej nie biorę stąd na razie, bo boję się, że coś jakiś uruchomi alarm czy coś. Ja stąd wychodzę. Nie chcę tutaj przebywać ani chwili dłużej z tego powodu, że jeżeli tutaj ktoś przyjdzie, to ja będę miał przekichane totalnie i totalnie nie spodziewałem się takich rzeczy odnaleźć. Ale okej, wiemy już coś więcej, wiemy, że Pennywise tam planuje różnego rodzaju rzeczy i wiemy, że planuje tutaj otruć nas jakoś, bo stworzył jakąś truciznę. Ja to wszystko zamykam i ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Uciekam stąd. Nie chcę tutaj być dłużej. Nie chcę
chcę tutaj być dłużej. Dajcie mi znać w ogóle, o co chodzi z tamtym pomieszczeniem. Ja nie wiem, co to jest za pomieszczenie, ale dobra, uciekamy stąd. Nie, weźmiemy tą pochodnię. Dobra, i uciekamy stąd. Akurat jest noc, to jest najgorzej, bo akurat Pennywise zazwyczaj w nocy się pojawia, a na szczęście nie ma go na serwerze, więc na spokojnie. Chociaż nigdy nie wiadomo, kiedy się może pojawić, a z doświadczenia wiemy, że on to tak lubi czasem się pojawić znienacka, jak miłość i sraczka. musiałem powiedzieć ten żart, ale nieważne, dobra, wracamy stąd. Wracam z powrotem na Palionowo, chowam się, ja w ogóle powinienem sobie... Znaczy ja mam bunkier, ja idę się schować do tego bunkra, tam idę się schować, tam się czuję tylko bezpiecznie. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeśli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19. No i co, i mam nadzieję, że się dowiemy czegoś więcej jeszcze o tym Pennywise'ie i o tym, co on planuje. Bo ewidentnie planuje jakieś grube akcje, grube i lewe akcje po prostu. I musimy się dowiedzieć, co dokładnie. No bo jeżeli on chce zniszczyć to Palionowo albo nas otruć, no to mamy mega duży problem. No a tymczasem dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro, pozdro, pa pa!